Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z modyfikacji do Gothica 2 No Skruka pod tytułem Bandyci. W poprzednim odcinku udało nam się załatwić nową, lepszą zbroję. Jest to zbroja ciężki pancerz bandyty. Oczywiście trzeba było za niego zapłacić, za ten pancerz, ale udało mi się tam uskładać tego złota. W sumie to tak na szybko jakieś tam przedmioty sprzedałem, tu jakieś miecze, coś tam poszły w sumie chyba głównie i naprawdę bardzo szybko to złoto mi wpadło. Miałem pewne obawy, że zanim ja uzbieram to złoto, to będzie ciężko, ale naprawdę poszło szybko. Ten stary pancerz będzie można oczywiście sprzedać. I oczywiście no mamy nadal jeszcze jakieś te przedmioty, które moglibyśmy coś tam z nimi zrobić i je posprzedawać, ale jak na razie ani lepszego miecza, ani lepszego pancerza nie mam, więc myślę, że nie trzeba. Zrobiliśmy wszystkie questy tak naprawdę już, ale trzeba zapewne iść porozmawiać, to znaczy wszystkie questy. To co miałem oczywiście na liście, co nie? Trzeba pewnie iść porozmawiać, nie wiem, z Torusem, z Bloodwinem może? Zobaczymy, bo... Dobra, z Torusem nie. Bo ktoś mi musi na pewno zlecić w sumie zadanie, albo może trzeba jednak pójść już do kopalni złota. W sumie. Zobaczymy. Czy Bloodmin mi coś powie? O! Od razu lepiej. Kruk czeka na ciebie przed wejściem do kopalni. Lepiej się zachowuj. Przed wejściem do kopalni, czyli tam. Oczywiście. Czeka na nas sam Kruk. Dziwnie to wygląda, ale może być ciekawie. No i tak, sam Bloodmin mówił w poprzednim odcinku nam, że najlepiej będzie, jak sobie jakiś lepszy pancerz załatwimy i wtedy do niego właśnie wrócimy. No to tak zrobiliśmy i... Możemy teraz porozmawiać z samym Krukiem. No jesteś wreszcie, słyszałem o twoich działaniach tutaj w obozie. Nieźle jak na kogoś, kto zabawił tutaj tak krótko. Od czasów kolonii nie widziałem takiego zaangażowanego, nikogo takiego. Morderstwo dwóch żołnierzy dało ci niezłą reputację. Ale do rzeczy, masz zbadać kompleks korytarzy w centralnej części krainy. Byłem tam już parę razy. Czy pozwoliłem ci mówić? Masz zwiedzać ten kompleks i powiedzieć, czy jest tam coś ciekawego, rozumiesz? Tak. I zbadaj jeszcze piedestały obok tych platform. Jeden taki piedestał jest ponoć na bagnie, znajdziesz go bez problemu. Rozumiem. Ruszaj już, nie wracaj dopóki nie wykonasz polecenia. No i dobrze, fajnie w sumie. Taka będzie eksploracja. W tym odcinku mi się wydaje. Kruk. Rozmawiałem sobie z Krukiem. Niezwykle nerwowy gość. Chyba już wiem, od kogo Bludyn nabył tego swojego pyszałkowatego i aroganckiego charakteru. Dostałem od niego zadanie jest zbadania kompleksu ruin w centrum doliny. Drugą częścią zadanie jest zbadanie piedestałów, które są tuż obok tych dziwnych platform. Jedna taka platforma jest gdzieś na bagnie. Czeka mnie długi spacer. Piedestały. Rozumiem, że chodzi oczywiście o piedestały, które... Można powiedzieć, służyły w Gothicu 1. Jako teleporty. Czym? No ale do aktywacji tych piedestałów, wiecie, jednak coś jest potrzebne. Tylko wydaje mi się, że po prostu będzie trzeba iść do tego piedestału na bagnie i wtedy coś tam się pojawi, jakiś nowy wpis może i będziemy działać. Ale pierwsze co sobie zrobimy, to oczywiście zbadamy te ruiny w centrum doliny. Więc myślę, że nie ma na co czekać i możemy się tam wybrać. Jak to wygląda z moimi miksturami? No mamy niby 5 tylko mikstur. Jakieś leczenie mamy z tych roślinek. Nie mów, że to nieprawda. Ciężko powiedzieć, czy wyposażyć się w jakieś... Dobra, idziemy. Nie ma co, wiecie, przedłużać. 10 punktów nauki. No i tak się zastanawiam, na co to moglibyśmy wydać. Czy na siłę, chociaż nie widziałem, żeby jeszcze ktoś mnie chyba siły uczył, czy na bronię doręczną, żeby dalej pójść w sumie na te 60%, jakby się udało, ale wydaje mi się, że w siłę moglibyśmy lepiej pójść, bo jednak nie jest to dość długa modyfikacja, to wydaje mi się, że siła bardziej mogłaby mi pomóc po prostu. Ja miałem w sumie mapę kupić, no ale dobra, jakoś się tam trochę kojarzy tą... ten Jarkendar, tą całą krainę, więc myślę, że mapa aż tak bardzo nie będzie nam potrzebna. No i dobra, mamy zbadać. Tylko... No pewnie będzie tak to wyglądało, że po tych całych wszystkich ruinach musimy przejść się i coś tam może znajdziemy i tyle, co nie? Jeżeli chodzi o te piedestały w sumie, no to bagna. No można by było niby pójść sobie też od razu tam. Tak to byśmy sobie teraz skręcili w lewo. I może by to był dobry pomysł, żeby sobie tutaj może od razu iść, bo niekoniecznie może to być, musi to być daleko od tego miejsca. No dobra, sprawdzimy sobie ten piedestał może w sumie na początku, co nie? Zapiszmy sobie. Nie wiem też, jak to będzie wyglądało walka z tymi bagiennymi szczurami i tak dalej, ale też przesadzam pewnie, oni powinni nie za dużo mi robić. No właśnie, jest okej. Bezproblemowo. Na pewno sobie dużo poekspimy, bo mamy, widzicie, pierwszy poziom, a my będziemy zabijać potwory, które dają nam właśnie m.in. 120 expa. Pewnie tam po 100 też coś tam wleci. Za te bagienne trutnie to już w sumie nie pamiętam, jaki był exp. Chyba niższy całkiem, ale zobaczcie, ile tutaj szczurków jest. Kurde, jakiś taki krótki wymierz, naprawdę. Myślałem, że już te hity będą wchodzić. Dobra, no i mamy kolejny poziom. I przy tym oczywiście mamy od razu więcej punktów zdrowia. Więc to też na plus. Myślę, że możemy się leczyć na przykład grzybami. Bo i tak to nam, zobaczcie, dużo bardzo leczy. A te rośliny, które mamy, to oczywiście, no, jak nie będzie trzeba, to nie będziemy ich za bardzo tak używać. I sobie je może sprzedamy, bo wiem, że cenowo to spoko wyglądało. Jak na handlu tam sprawdzałem z tymi roślinkami, a na pewno... No myślę, że też za jakiś czas można by było coś tam... Strasznie krótkie jest ten miecz, kurde. Coś tam sobie kupić, w sensie, żeby... Może jakiś pierścień lepszy, może jakiś amulet by się nam trafił. Dobra, te kryty, te jedynie kryty mają sens. Zobaczcie, ile dostałem HP, jak ten truteń w sumie, o właśnie, no tak. Jak ten truteń wybuchł, to zobaczcie, ile dostałem damage'a. No na to trzeba uważać, ale jeżeli nie będę walczył dystansowo, a nie mam nawet w sumie czym, to raczej nie wypali to. Żeby po prostu nie dostawać takiego damage'a przez te bagienne trutnie i chyba jedyną opcją byłoby unikanie ich. Dobra. Zobaczymy. Zobaczymy, jak będziemy zaraz sobie walczyli z jaszczurem. Nie wiem, czy walczyłem z nim już. Chyba tak solo jeszcze nie. No tam jest ten truteń, może naprawdę spróbujmy go po prostu ominąć, tam w sumie nawet są dwa, bo to jest bardzo słabe w sumie, bo dużo byśmy naprawdę musieli sobie leczenia marnować na to. A one tam no, dają troszkę expo, ale nie aż tak dużo, co nie. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie z jaszczurem, tylko chciałbym oczywiście jednego wyciągnąć najlepiej. A jest tam jeszcze zaraz obok drugi. Dobra, powinien ten w sumie jeden lecieć do nas. To był kryt? Nie, to nie są kryty. Tamten nie wiem, on chyba miał zamiar biec do mnie. Czy to były kryty? Ja już zgłupiałem. Nie, to nie są kryty. Nie, to no, nie ma opcji, że są kryty. Nie, nie, nie. Są... Nie trafiałyby się tak często. Przy 35%, ale... Nie wiem, ciężko powiedzieć. Ale to na pewno nie były kryty. Ale że żaden mi nie wszedł? Bo w sumie... Może coś tam była chyba jakaś różnica obrażeń. Ale tak delikatna? Krytyk raczej powinien być większy. Nie no, jest jakaś tam... Tak, znaczy no w sumie... No wchodzą te kryty, wchodzą, ale są bardzo słabe, o. Tylko, że one też nas aż tak mocno nie biją, więc no, wiecie. No więc spoko. Luz. Nie chcę iść tam naprawdę do tych trutniów. A tego będziemy musieli chyba ominąć. W sumie bardzo dużo roślin rośnie, grzybów i tak dalej, więc jednak chyba problemu z leczeniem nie będzie. Tam jest golem. Raczej do golema to nie ma co podchodzić. Jeszcze nie teraz. No dobra, zjedzmy sobie grzyby i pójdźmy tam. No bo... Oczywiście musimy znaleźć ten piedestał, co nie? A on gdzieś powinien być na bagnach, które no mamy jakby przed sobą ciągle. Dobra, możemy tego w sumie dziabnąć. Ile mamy ogólnie expo? 2000, bo teraz już potrzebne są 3 do poziomu. Muszę bliżej podchodzić, naprawdę, bo ten miecz jest strasznie krótki. Albo po prostu kupić sobie jakiś lepszy, tylko że no tego też dostałem od Fiska. Za zadanie. A lepszy będzie wymagał oczywiście no dużej siły, większej siły, nie? Więc teraz jeżeli byśmy chcieli mieć lepszy miecz, to byśmy musieli z 2 czy 3 poziomy władować w samą siłę. Albo jeszcze i więcej, bo teraz ten próg nam się zwiększył. Kurde, ten frajer mnie zobaczy. Jeszcze nie wykopało mi? Co to się stało? No naprawdę, no chyba nie da się tego uniknąć. Dlaczego? A może nacisnąłem S, bo chciałem się od razu jakby odsunąć po tym jak wykopię i może za szybko. Ach, tak, dokładnie. Sądzę, że miodowy tytoń i stara kamienna tablica. O, i jeszcze jakiś amulet? Amulet kapłana. Do many 10. Widzę, że chyba to, co możemy znaleźć w samym Gothicu 2 Noc Kruka w Jarkendarze, chyba zostało zachowane. Na man, no to za bardzo nam nie jest to potrzebne, co nie? Ale fajnie mieć, bo na pewno coś tam za niego dostaniemy. Jak to zrobić, żeby sobie przebiec obok tych trutni? Bo chciałbym oczywiście no tam się dostać, przedostać. Tam jest mikstura jeszcze po prawej stronie, chociaż tutaj kurde może być ciężko. Tu jest kufer. Otwarty. O, trochę bełtów i kolejna mikstura. Kurde, chociaż może być to naprawdę ciężko. Tu podejdę pod te roślinki, to zaraz one mnie zobaczą. Może spróbujmy sobie jakoś... Czy ja tu przejdę? Nie, tu nie przejdę, nie ma szans. Dobra, tam są... Kolejne jeszcze dalej. Może zróbmy tak, na szybko. Chyba mnie nie gonią. Dobra, żaden mnie nie goni. Chyba dobrze idziemy. Już tak nie pamiętam za bardzo. Drabina... Słuchajcie, gobliny. Wejdźmy po tej drabinie. Zobaczymy, czy to będzie tutaj. Wiecie, jednak jest też jakaś szansa na to, że te piedestały mogły być przeniesione, co nie? Ale chyba za bardzo przesadzam z tym przeniesieniem. Tak samo postaci na przykład, bo jednak większość jest po prostu zachowana. I bardzo rzadko się trafia na takie postacie, chyba mi się wydaje, które jednak są przeniesione. Sam piedestał był, mi się przypomniało, że jednak na samym dole przecież, fakt. Ale dobrze zrobiłem, że tu wszedłem, bo zobaczcie ile tu mamy przedmiotów. Jeszcze możemy wykopać, jest tam jakiś... Jest tam jakaś maczuga, miecz chyba, albo stalowy pręt, to jest nie stalowy pręt. Jest kufer. Sądzę, że coś stara kamienna tablica i pierścień. A cóż to za pierścień? 20 HP. Możemy go w sumie zamienić... Z tego magicznego pancerza, który daje nam przed bronią 5 na 20 HP, na pewno będzie lepsza to opcja. Tym bardziej, że walczymy głównie z potworami. Dobra, buława i łańcuch. Czy to jest mocniejsza broń? Tak, mocniejsza. O 30 obrażeń więcej, ale 30 siły też potrzebujemy więcej. Nie, 40. No, no to nie tak trochę... na otwieraniu zamków. Grubo. Nie mamy niestety nauczonego... otwierania zamków, bo jeszcze nie wiem, kto w ogóle by mnie tego chciał uczyć. Rozmawiałem naprawdę z wieloma ludźmi i w sumie nawet, nie no, w informacjach ogólnych tego nie mamy. W ogóle tyle naprawdę questów już zrobiłem? Kurde. 5, dobra, z kilkanaście, 13, 14 questów tak na szybko chyba, myślę. Zrobiłem już nieźle. No ale ten, widzicie, quest teraz od Kruka, który dostaliśmy, jednak jest troszkę dłuższy, nie? A tamten naprawdę questy niektóre były szybkie. Więc no szkoda, że nie mamy nauczonego otwierania zamków, bo tak to na pewno byśmy sobie tą skrzynię mogli otworzyć i coś tam byśmy mogli ciekawego może znaleźć, co nie? Ale no jak mówiłem, jeszcze nie trafiłem na osobę, która chyba mnie chciała uczyć tego. Z tego co pamiętam, mogę się mylić. No nie, ten turten jest jeden przy tym piedestale. Dobra, czyli jednak miejsce nie zostało zmienione. Czyli tak, nie ma co też tak przesadzać z tym, że to jest jednak modyfikacja i może być to zmienione. To znaczy, no wiadomo, modyfikacja. Może być to coś tam pozmieniane jeszcze. Ale myślę, że takie coś jak piedestał, wątpię. Dostaliśmy nowy wpis w dzienniku. Dziwnie to wyglądało, bo po akurat zabiciu tego trutnia to dostaliśmy, ale mamy to. Zbadałem piedestwo na bagnie, tam też można coś umieścić. Tylko ciekawe co nie? My jako Vince oczywiście nie wiemy, do czego to za bardzo służy. Nie wiemy, co mamy tutaj, co możemy tam umieścić. I szczerze mówiąc, naprawdę w cholerę można by było pobawić się tym expem. Naprawdę. Tylko czy jest sens czyszczenia jakby mapy? Mogłem w sumie to zrobić, teraz uleczyć się grzybkami. Czy jest sens czyszczenia mapy, jak modyfikacja nie jest zbyt długa? Jeżeli oczywiście będzie problem taki, że nie będziemy sobie z czymś, z kimś radzić, no to jednak będziemy w sumie troszkę z jednej strony zmuszeni do tego, żeby eksplorować więcej, to znaczy bardziej, no to wiecie, po prostu zabijać potwory. A jeżeli nie, no to myślę, że nie jest to jakąś tam chyba koniecznością do tego, że modyfikacja jest tam na niby 4-5 godzin, dobra. A jednak wiem, że trochę mi dłużej to zajmie, bo jednak tak trochę powoli bardziej to robię. Dobra, jak ty nie chcesz za bardzo ze mną walczyć, to mi odpuść. O, dokładnie tak. To po prostu, no mówię, jak to 4-5 godzin tam jest napisane, wiadomo, że tam czasami tam więcej to czasu może zająć, no bo tu samo bieganie gdzieś, coś tam, tak samo jak tutaj już eksploruję, no to też jednak ten czas leci. A jakby się tak po prostu skupić na tych samych wszystkich zadaniach, no to by wiadomo, to pewnie tyle by było. Ale no. Nie wiem, zobaczymy jak to będzie dalej wyglądało, nie ma co tak za daleko wybiegać w przyszłość i po prostu róbmy sobie to wszystko po kolei i bawmy się tym, bo mi się, powiem wam szczerze, fajnie gra w tą modyfikację. Jest to jednak jakaś tam inna historia, jako Vince jesteśmy w końcu jako bezimienny. Tutaj wiecie, jesteśmy bandytami, jesteśmy bandytą, który zamordował 2 żołnierzy. Fajnie, dobra, no i jesteśmy przy tych ruinach. Jeżeli chodzi o te ruiny, no to dość są w sumie duże. I trzeba sobie tutaj je oczywiście posprawdzać, wyczyścić. O, jakiś zardzewiały topór, którego nie wziąłem ostatnio, jak tutaj byliśmy. Posprawdzać, wyczyścić, może jakieś potwory będzie trzeba powybijać. Może trzeba będzie coś znaleźć, co mogłoby się przydać oczywiście Krukowi. I po prostu sprawdźmy sobie je. Można by było w sumie zacząć tak od samego jakby dołu i ładnie sobie później przechodzić na te coraz wyższe półki skalne, myślę. No i też przy okazji dla siebie coś tam, co nie, znajdziemy. Raz, że na pewno coś tam będzie można znaleźć, jak mikstury i tam przedtem jakiś topór, coś tam. Wiadomo, na handel zawsze to będzie. To przy okazji, no mówię, jakiś potwór wpadnie pewnie, czy coś. Oho, brzytwiak? O kurde, słaby moment na save'a. Tu mnie zaskoczyło. Dobra, gdzie ja mam save'a? Ale lipa, ale lipa. Dobra, będziemy chyba się widzieć po prostu na tamtym miejscu, bo no troszkę jednak czasu nam to zje. I jeszcze będę musiał no przebyć. Dobra, można powiedzieć, że jesteśmy z powrotem prawie w tym samym miejscu. Musimy na tego brzytwiaka uważać, bo jak o nim całkowicie wiecie. Czy ja ten miecz zbierałem kiepski, szeroki, który tu leżał obok tej mikstury? Kurde, już nie wiem, po prostu nie wiem. Po prostu no, zapomniałem, że tam może być taki brzytwiak i może na mnie tak od razu wyskoczyć. Ale dobra, teraz będę chociaż czujny bardziej. W ogóle to podgłosiłem sobie trochę muzykę w grze i ogólnie sobie na słuchawkach podgłosiłem całą grę, bo mówię, przecież to jest Jarkendar. Piękny klimat, muzyczka to samo, nadaje takiego klimatu, że jest po prostu fajna chęć grania nadal w tą grę, po prostu kosmos. Dobra, my wtedy sobie zaczynaliśmy tam troszkę od dołu. Teraz można się w sumie zastanowić, czy jeżeli chodzi o czar, za bardzo mu czarami nic nie zrobimy, czy po prostu go ominąć, chyba będzie trzeba jednak tak zrobić, czy coś się tam z nim pobawić, ale no mówię, te czary raczej nie wystarczą, a obawiam się, że może coś ten brzytwiak mieć za sobą, może coś być po prostu powiązane tam z questem i będzie trzeba jednak się go tam pozbyć. I widzicie, może być jednak to zmuszenie w sumie takie, szczerze mówiąc, do tego, żeby być jednak silniejszym, żeby przyjść tutaj silniejszym i po prostu no z wyższym levelem, wiadomo. Jeżeli chcemy oczywiście sobie go tak normalnie po prostu bez bugów zabić, bez zaklinowania go gdzieś tam, co nie i tak dalej. I samym mieczem. Nie czarami też oczywiście. No dobra. Na razie sobie zostawmy te całe, po prostu ten cały, tego całego brzytwiaka i co tam on za sobą ma. Tylko idźmy sobie dalej po prostu. Są wolne pełzacze. Fajnie by było pojedynczo oczywiście sobie wyciągnąć je. I chyba mi się nawet może udać. To był, rozumiem, krytyk. Tak, to był krytyk. Dobra, elegancko, 150 expa. Kolejne 150 expa, fajnie. Dobra, mamy mikstury jakieś, na pewno nam się przydadzą. W sumie no bardziej te czerwone, wiadomo. Niż te niebieskie, ale na pewno coś tam też za nie wpadnie. Moglibyśmy tam iść też, ale... No dobra, idźmy teraz powiedzmy wyżej. Idźmy powiedzmy teraz wyżej. Też się tak rozglądam bardziej, wiecie, no jednak żeby jakiś potwór mi kolejny nie wyskoczył. Ha, tak się zastanawiam w sumie, kurde, czy... Wiecie, to jest może nic. I tak mi się wydaje, że będzie jednak chyba trzeba... zajrzeć tutaj do tej świątyni. Albo tu. Co nie? Czy coś my tu znajdziemy? Chyba nie. No i wiadomo, ruiny to jest wszystko to tutaj. Ale jednak może tamta świątynia się z tym łączyć. I może jednak tylko do niej trzeba będzie iść. Spróbujmy, sprawdźmy. Bo oczywiście, no wiele czasu można spędzić sobie tutaj w ruinach. No dobrze, więc w sumie możemy sprawdzić sobie tą świątynię. Tak samo ten jeden dom, powiedzmy. Tam jeszcze. No nie ma co też tak w sumie, wiecie, tryhardować, że wszystko idealnie od razu trzeba robić. Na spokojnie po prostu. Naprawdę, ja się jakby bawię tym, bo jestem po... Czekajcie, bo tam widzę Wiedźmina. Goblina. Bo jestem po Wiedźminie, chciałem powiedzieć i mi się już słowo popierdzieliło, zdanie mi się popierdzieliło. Jestem po prostu po Wiedźminie i bawię się tym, że znowu gram w Gothica. Chociaż nie mówię, że Wiedźmin był zły, bo był zajebisty. Skończyłem. Pierwszy raz grałem w jedynkę, w sensie pierwszy raz przeszedłem jedynkę. Oczywiście będzie też dwójka i trójka. Nie mogę się doczekać szczególnie trójki, ale to jeszcze kiedyś tam. Aha, no są... Dwa, czy mam jakieś te zwidy? Dwa, nawet i trzy. I mówię, że ja się tym bawię po prostu. No na tym to jednak chyba polega, co nie? Trzeba mieć fan z gierki. No jak to zrobić, kurde? Chociaż one nie powinny sprawiać problemu, przecież co, ja się goblina boję? Zobaczcie, oni praktycznie nic zrobią, po prostu... O, nowy wpis w dzienniku, czyli dobrze. Po prostu wiecie, jest jakby... Rozpoczęcie gry nie od samego, powiedzmy, zera, tylko mamy tam 50 siły i mamy te 30 broni jednoręcznej. Nie. Tak? Nie, nie wiem. A nie, w broni jednoręcznej tam punkty nauki 20, które mieliśmy na start, wydaliśmy. I po prostu tak sobie pomyślałem, kurde, to jest początek gry, nie dam rady z 3 goblinami. Kamienna tablica życia. Niestety. Dokładnie, niestety. Nie możemy, szkoda, kurde, myślałem, że może... jakby powiedzmy usunęli to i będzie można normalnie sobie to czytać, ale nie. Nie licząc kurzu i mroku, niezbyt dużo to widzę. Pełno jest tutaj jakichś dziwnych malowideł, których nie jestem w stanie zrozumieć ani rozczytać. Najlepiej będzie, jak pójdę dalej i zobaczę, co tam jest. Czyli idziemy oczywiście dobrze i dobrze, jednak tam za jakiś czas pomyślałem, że będzie trzeba jednak świątynię całą, całą świątynię jednak, wiecie, sprawdzić niż te same ruiny, chociaż wiadomo, tam doświadczę tego, że na przykład w życiu jak na mnie wyskoczył, coś tam sobie też zebrałem. Dobra, kolejny nowy wpis, coś tam też zebrałem i oczywiście będzie można tam wrócić też. Dobra, nowy wpis, widzę, że nie, widzę jedną z tych platform, powiem Krukowi, że znalazłem jedną z tych w tych ruinach. Nie licząc kolumn i zamkniętych kamiennych drzwi, nic tu nie ma. Po co wysyłał mnie na zbadane pustki? Zbadanie pustki. No myślę, że oczywiście Kruk, sam Kruk wie więcej, wie lepiej niż my. I oczywiście będzie na pewno mógł samemu sobie to wszystko tutaj rozgryźć. A my, no co, mieliśmy po prostu sprawdzić, co tutaj jest. I... Samo zadanie powinno być raczej wykonane. Srebrny pierścień, dobry miecz, który chyba mamy nawet. Identyczny właśnie założony. No i nic. Piedestał kolejny po prostu jest i tam są kamienne te drzwi, które są zamknięte. Coś tu mamy jeszcze? Nie. I możemy stąd wychodzić. Myślę. Tych starych ksiąg oczywiście nie będę czytał, starych ksiąg. Starych tablic nie będę czytał, bo tak nie potrafimy tego robić. No i nic. Możemy wrócić do obozu bandytów. Szczerze mówiąc to... O, ominąłem starą kamienną tablicę. Nie wiem, czy jakiekolwiek one będą miały zastosowanie później, bo jak na razie to nie ma nic. Prócz tego, że możemy je sprzedać za grosze pewnie. Dokładnie, pewnie za 1 złota będzie jedna tablica. To chyba nic jak na razie z nimi... nie możemy robić. Ten domek sobie jeszcze sprawdźmy. No te ruiny możemy posprawdzać jeszcze, bo coś tam byśmy na pewno mogli zdobyć, nie? Ale... no mówię. No spokojnie. Wszystko. Tutaj właśnie ostatnio tam zaraz niedaleko się spotykaliśmy z piratami i odebraliśmy niewolników za złoto. Ten domek w sumie też możemy sobie sprawdzić. Dobra, jednak, no... Pójdziemy chyba... Czekajcie, jeżeli ma 20 punktów nauki, zaraz będzie w sumie trzeci poziom. 30 punktów nauki, 15 siły nam powiedzmy dojdzie, jeżeli byśmy samą siłę sobie wpakowali. Chyba że okaże się, że ktoś będzie mnie chciał jednak tam uczyć otwierania zamków, bo mam wrażenie, że powinien ktoś tam mnie uczyć otwierania samego zamku, bo jednak, no... Są te kufry, do których potrzebne są te umiejętności. To może jednak nie wszystko w siłę pójdzie. A jeżeli tak, dobra, powiedzmy 3 poziomy, 30 punktów nauki na siłę, będzie 65 siły. Buława i łańcuch nie ma sensu, bo 90 siły jest potrzebne. 65, kurde, 60, może coś na 60 siły, chociaż wydanie samo i tak punktów nauki na samą siłę, co nie? I tak na pewno da nam duże... To znaczy większe obrażenia. Więc chyba tak zrobimy. Jeżeli nie będzie otwierania zamków, to pójdziemy raczej w samą siłę. No i nic. Wróćmy, zobaczymy, co nam Kruk powie. Na to, co oczywiście tam znaleźliśmy. Miejmy nadzieję, że będzie zadowolony. Zapewne Wydaje mi się, że otrzymamy od niego albo od Bloodwina kolejne zadanie. I czy będziemy jeszcze raz może tam mieli wracać? Z jakąś tam, powiedzmy, nie wiem, większą wiedzą? Czy coś? Nie wiem. Zobaczymy. No i wychodzi na to, że oczywiście Vince odkrył nam kolejny piedestał. I prawdopodobieństwo jest na to też większe, że jednak tych piedestałów jeszcze więcej będzie Vince nam mógł odkryć. Bo on oczywiście, no tak to za dużo o nich nie wie, co nie? Powinien był wiedzieć lepiej. I kto tutaj uczył siły? Czy ja teraz kogoś, kurde, miałem od siły? No, no ciekawe. Będę musiał popytać tutaj ludzi, bo z tego co pamiętam, to broń jednoręczna oczywiście tam przed obozem. Esker prawdopodobnie mnie chciał uczyć. Jakieś tam oprawianie zwierząt też ktoś coś tam mi mówił. Ale no, o sile jakoś mi się coś tam nie pamięta za bardzo. No nic, idźmy do Kruka. Kruk raczej powinien być w tamtym miejscu, gdzie był i tak widać go. Rozpadało się strasznie, niestety. No i zapiszmy. Zapiszmy, zobaczymy, czy będzie zadowolony, czy nie. Zbadałem te piedestały, mają one jakieś niewielkie zżłobienia, w które można coś umieścić. Znakomicie. Ruiny. W ruinach nie ma nic ciekawego oraz, to znaczy nie licząc piedestału oraz, wystarczy, nie obchodzi mnie reszta, teraz mam ważniejsze sprawy. Potrzebuję 5 starych kamiennych tablic, przynieś mi je. Gdzie ja je? Na co ty czekasz? Ruszaj się. I ja mówiłem o zastosowaniu starych kamiennych tablic i widzicie, mamy zastosowanie, potrzebujemy 5 do zadania kolejnego, to znaczy to w sumie dalszej części tego zadania od Kruka. Mamy już te tabliczki, daj mi je. 5 tablic, jeszcze mamy 2, dobra. Zbierz mi kilku strażników, mają wejść do świątyni. Powiedz im, że to ja wydałem polecenie. Jasne. Kilku strażników ma wejść do świątyni. Jasne, dobra. Mi się wydaje, że będzie to raczej chodziło o strażników samego Kruka, czyli właśnie o tych, niż o tych samych zwykłych, ale to sobie zrobimy w następnym odcinku. Także dzięki za obejrzenie, trzymajcie się do kolejnego, cześć.